szkło uranowe znane jest już od wieków. Na przełomie XVIII i XIX wieku uranem barwiono szkło, by uzyskać wiele odcieni od zielonego do żółtego. W latach późniejszych zdarzały się również inne kolory. Za jedne z pierwszych szkieł uranowych uważa się znalezione niedaleko Neapolu żółte wyroby szklane, datowane na 79 rok naszej ery. Martin Klaproth podczas eksperymentów z tlenkiem uranu zauważył, że dodanie go do szkła może dać w rezultacie ładne barwy. Do tej pory rudy uranu traktowane były jako zanieczyszczenia różnych rud kopalnianych, np. srebra, jednak gdy w XVIII wieku szkło uranowe zrobiło się modne i poszukiwane, cena tej rudy wzrosła. Pierwsze produkcje szkła uranowego na większą skalę ruszyły w Czechach w połowie XIX wieku. Było tam wtedy to bardzo modne. Szkło uranowe, jak sama nazwa wskazuje, ma w sobie uran. Jest to od 1 do 3% związków uranu, jednak spotkać się można z wyrobami, w których składzie uran zajmuje aż 25%. To jednak należy do rzadkości. Najczęściej do barwienia szkła używano takich związków jak uranian sodowy, dwuuranian sodowy albo tlenek uranu. Jak można przypuszczać, szkło uranowe emituje promieniowanie, głównie promieniowanie beta. Ale jak widać, w standardowych wyrobach promieniowanie nie jest niebezpieczne dla użytkownika, a związki uranu nie przedostają się do pożywienia i napojów. Na przestrzeni wielu lat eksperymentowano ze szkłem uranowym, tworząc jego różne odmiany, np. szkło wazelinowe, które jest nieprzezroczyste. W niektórych rejonach świata, np. w Stanach Zjednoczonych, przyjęło się określać szkło uranowe mianem właśnie szkła wazelinowego. Zainteresowanie szkłem uranowym stopniowo spadało równie szybko, jak rosła wiedza o promieniowaniu oraz skojarzenia z tematem broni jądrowej. Szkło uranowe fluoryzuje pod wpływem światła ultrafioletowego na jaskrawy zielony kolor. Jasność emitowanego światła jest zależna od stężenia zawartości związków uranu w danym wyrobie. Jak widać, szkło uranowe ma naprawdę wiele różnych odcieni i barw. Tutaj mamy na przykład taką ciemną dosyć zieleń. W tym przypadku szkło jest prawie białe. Jest to pokrywka od pudernicy, puzderka. Tutaj mamy jeszcze inny całkowicie odcień zielonego koloru. I właściwie co szkło to różny kolor, także można naprawdę przebierać. Nie zawsze było tak, że cały wyrób był zrobiony ze szkła uranowego. Często na przykład wykonywano tylko jedną nóżkę w kieliszku. Lub jeżeli był jakiś komplet kieliszków, to tylko jeden kieliszek był zrobiony ze szkła uranowego, a inne miały inne odcienie. Jak widzimy, pozostała część kieliszków w ogóle nie świeci, nie fluoryzuje. Bardzo duża część wyrobów uranowych jest po prostu na nasz stół przeznaczona. Na przykład taka serwetnica, kieliszki, talerze, świeczniki, mleczniki. Były jednak też inne wyroby ze szkła uranowego. Oto przykład zbiorów kopalni Podgórze, Skowar. Właściwości szkła uranowego dają nam nowe możliwości w działaniu codziennym. Na przykład jeżeli chcemy mieć romantyczną kolację przy świecach, ale nie mamy świec, to wystarczy, że mamy świecznik i lampę UV. No i mamy kolację przy świecach, przy świecznikach raczej. Teraz nasze atomowe ciasteczka mogą być podane w jeszcze ciekawszy sposób. Możemy być też pewni, że nasza czysta nigdy nie była czystsza. Jak widać, promieniowanie beta wychodzi trochę ponad normę, jednak nie jest to żadnym zagrożeniem dla użytkownika takiego na przykład właśnie talerzyka uranowego. Z odcinka o szkle uranowym to byłoby na tyle. Cześć.